Kolego Fadorowskiego Gimnazjum Jana Pawła II 1938. W związku z tym, że moje wystąpienie zostało znacznie okrojone, ograniczę się tylko do kilku wspomnień. Już pierwszy dnia września 1935 roku pan pod Dębicą najmłodszy naszych kolegów 18-letni Zbyszek Gałusz. Wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku na stokach kopca Kościuszki w Krakowie rozstrzelany został nasz kolega Józef Wąsik. Był członkiem tajnej organizacji wojskowej, zginął rozstrzelany wraz z 5 swoimi kolegami. Tą konspiracyjną grupę zorganizował i dowodził znany badacz, rzeźbiarz Wicek Małys. Dziesięciu kolegów walczyło na polskich narodowych siłach zwolonych na Zachodzie. Pięciu walczyło pod Monte Cassino. Złapił się zwłaszcza nasz kolega Tomek Romański. Wyszek Nowowielski z Korzenia Dolnego w pełnym rynsztunku mądrze wojskowym uciekł z niewoli niemieckiej i dostał się w rodzinne strony do Korzenia Górnego. Wolek, taka niewielka góra na Korzeniu Dolnym, tam było miejsce inspiracyjne. Ojciec Nowomilski, mój kilku, Jan Nowomilski, nauczyciel, zorganizował taką organizację wojskową. Zbyszek po krótkim pobycie na Korzeniu Poryżu koło Żywca, zdekonspirowany na ulicy Bielska, został aresztowany. Przewieziony do ciężkiego więzienia Mysłowica, tam torturowany, gnębiony i tam zakończył swoje życie. Wiktor Nowomilski, członek wojskowego wojskowej, również sławił się tym, że
konspiracyjnie udzielały się w organizacjach wojskowych. Również i on zdekonspirowany, znalazł